Vicky Gamor stworzyła kolekcję z Ingrid. I mogłoby się wydawać, że są to błyszczyki, ale tak naprawdę są to lip żele, cokolwiek to znaczy. Jeden lip gloss kosztuje tyle, a zestaw czterech tyle. Trzy produkty mamy brokatowe z masą drobin, a jeden taki basic brązowy. Obowiązkowo robimy smell test. Pachnie karmelową czekoladą. Lecimy z tym bez konturówki, bezpośrednio na usta. Ja wiem, że nie to oceniamy, ale smakuje obrzydliwie. Ogólnie wygląda cute, ale totalnie nie podoba mi się aplikator. Teraz brokat. A te pachną inaczej. To nie wygląda dobrze. Ten kolor mnie przeraża. Ja nie jestem fanką złotych drobin. W tym pokładam największe nadzieje, bo ma też różowe drobiny. Ten pachnie arbuzem. Nie cierpię arbuzów. Totalnie nie porwały mnie te produkty. Mają bardzo intensywny smak i zapach i to przeszkadza w ich użytkowaniu. Te produkty są dla mnie zupełnie przeciętne, dlatego zupełnie nie rozumiem dlaczego